Ty dzisiaj pełnisz bardzo poważną funkcję. I nie mówię tutaj o tym, że jesteś dziewczyną Xaviera, bo do tego dojdziemy, ale najpierw chciałam skupić się na teledysku, który reżyserujesz, czyli właściwie to od ciebie wszystko zależy. Jak to się stało, że Marta zaprosiła cię do współpracy przy swoim najnowszym klipie? Tak naprawdę zaczęło się od tego, że pracuję u Marty w studio i zaczęliśmy pracować nad różnymi projektami tanecznymi, jakby nagrywkami, różnymi tancerzami stamtąd. No i spodobało się to, w jaki sposób to funkcjonuje, po prostu jakby jak ja działam, jaką mam wizję, jak to potem wygląda faktycznie na planie. No i spytała się mnie o pomoc, a że ja na różne, nie wiem, jakieś nowe doświadczenia jestem jak najbardziej otwarta, to jakby też w związku z tym, że jest to mi bliska osoba, to uznałam, że jak najbardziej mogę jej pomóc i po prostu taką funkcję pełnić, mimo tego, że nie będę ukrywać, nie jestem reżyserem od początku do końca swojego życia, ale no gdzieś tam uznałam, że jeżeli dla niej odpowiada jej to, w jaki sposób ja widzę rzeczy, to tak najbardziej mogę jej pomóc. Jasne. Jakim starszym bratem jest Sebastian? My tak naprawdę gdzieś tam, przez to, że mamy dość dużą różnicę wieku, to mieliśmy, jakby to ująć. Ja jemu bardzo dobrze życzę, on wiem, że mi też bardzo dobrze życzy i jesteśmy dla siebie na pewno. Też różne rzeczy doświadczyliśmy w naszej rodzinie, które się wydarzyły, więc to był też taki moment, kiedy faktycznie ta rodzina stała się ważnym fundamentem. No i tak, jesteśmy dla siebie po prostu i wspieramy siebie też w swoich zawodach. A lubisz jego ukochaną, no bo jeszcze nie żonę, czyli ma fashion? Bardzo, bardzo lubię się z Jurką, tak. Myślę, że jest super osobą i też fajnego mają dziedziusia, więc którego bardzo lubię. Jest przeuroczym dzieckiem, więc tak, no to wszystko funkcjonuje gdzieś tam sobie dobrze.